Witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Żniwek, a to jest właśnie Tomb Raider, najnowsza odsłona. Właśnie dziś jest jej premiera, no i oczywiście nie mogło jej zabraknąć w mojej kolekcji. No i tak postanowiłem sobie ją przejść razem z wami. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie sprawnie. Dobrze, powiem wam, że robimy sobie test graficzny, wiecie, żeby tutaj dopasować, żebyśmy nie mieli jakichś przykrych niespodzianek odnośnie klatek na sekundę i na ustawieniach maksymalnych, ale z wyłączoną teselacją i prawie maksymalnych, bez teselacji i bez takiego fajnego shaderka, czy jak to się nazywa, Trace FX, który symuluje osobno włosy, każde podobno włókno we włosach i tak dalej, jak to się nazywa. Jest tam takie coś, co tutaj dodana jest taka funkcja zaimplementowana, ale obniżyła troszkę wydajność, więc ją musiałem wyrzucić. Tak samo teselacja dosyć znacząco obniżała. No a tak to wszystko jest praktycznie na, tak jak jest w ustawieniach Ultimate, ale wyłączone właśnie włosy i ta teselacja. Także myślę, że będzie to całkiem ładnie wyglądało. No i okej, nowa gra. A, no moi drodzy, normalny. Nie będziemy się tutaj... Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W najczarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. I głośno to, bo muszę przyznać, nie wiem dlaczego jest to tak spoprane. Ale to Square Enix, oni z tego tak troszkę słyną, że zawsze coś jest nie tak. W tym wypadku właśnie ten przerywnik to jest film, a nie gra, jakby to nie jest na silniku. No i jest to dodane, wiecie, i po prostu tam głośność, jak widać, nie działa na to, że tak powiem. Ustawienia głośności na to nie wpływają. No i było nieco za głośno, tak, strasznie głośno, no ale cóż. A, tu mamy jakąś grupę ratunkową. Zupełnie nie wiem, wiecie, o czym będzie historia. Znaczy, historia jest o tym, że rozbił się statek, oni tutaj wszyscy trafili i... No i po prostu Lara musi przetrwać. I to jest jeszcze podobno przed wydarzeniami, które znamy z wcześniejszych części Tomb Raidera. Także to jest jeszcze zanim Lara... Ups. Ktoś ją sieknął. Zanim Lara... Była Larą. Zanim Lara została archeolożką. Panią archeolog ogólnie. Tak, tu też jest ta scena już z prezentacji na targach któryś tam. E3? Nie wiem na których. Gdzie będziemy tutaj wisieć jako, że tak powiem, ludzki kokon. Trzeba będzie się uwolnić i uciec. Troszkę spoiluję, ale myślę, że zainteresowani już to widzieli niejednokrotnie. Dobrze. Na razie prezentuje się to bardzo zgrabnie, muszę przyznać. Zaraz zobaczymy. Tak, Crystal Dynamics. Dynamics. Whatever. Oni stworzyli też Legendę i Anniversary, i chyba też Underworlda, czyli trzy poprzednie części, oprócz tego Guardian of Light. Tak, Guardian of Light? Chyba tak to się nazywało, taka platformówka bardziej na Steamie była. W nim nie grałem akurat. Grałem w tamte poprzednie, w Underworlda tak troszeczkę, ale na przykład w Tomb Raidera 2 też mam, ale jakoś nigdy nie grałem. Nie kurczyło mnie jakoś. Tak za stara ta gra, troszkę wiecie, na taki dobry sprzęt, że tak powiem, no.
Aha, w odpowiednich momentach, tak że... Aha, myślę, że będą te momenty zaznaczone, takie QTE. A to po prostu wiecie, o co chodzi. Trzeba wyczuć moment, żeby się po prostu rozbujać. Tak, i tu musimy się teraz podpalić. I dzięki temu spadniemy. Nie mogę tak umrzeć. O co kaman? Na dół to właśnie się zabijesz. Nie jestem pewien, czy to tutaj, ale chyba coś sobie wbije. Troszkę to będzie nieprzyjemna sprawa. Ale ogólnie tutaj twórcy gry nie szczędzą Lary. Ona tutaj wielokrotnie będzie... cierpiała. Idealnie. Tak, tak, to sobie wyrwie i... Zaraz będzie takie właśnie QTE, tutaj będą jak widzę, na początku przynajmniej. O, i później, później będziemy to tak szli i się wykrwawiali. No i trzeba będzie jakoś przetrwać. Ekran mamy rozmyty. Teraz już nie, teraz znowu. Są tutaj właśnie bardzo fajne efekty. Tak, zaraz tutaj wszystko wpada. O, tutaj mamy chyba kogoś z naszej ekipy, z tego co mi się wydaje. Kurczę, to jest jakaś... Kapliczka, świątynia, wudu czy czegoś, kurczę. Nie mam pojęcia co to takiego. Dobrze, jest fizyka, właśnie chciałem to sprawdzić, czy tak to zadziała. Biały materiał, aha, tu są jakieś takie bandaże czy coś. Potrzebujemy jakiejś pochodni, tutaj jest pochodnia. Och, pochodnia. Jest mi troszkę podgłośnie. Przytrzymaj E. Pięknie, dobra. Także bardzo, bardzo intuicyjne widzę sterowanie. Jest dubbing, także myślę, że tutaj słyszycie, słyszycie co nieco. Musiałem niestety przyciszyć, ponieważ albo słyszycie mnie, albo grę. Stwierdziłem, że chyba lepiej, że się strzeli mnie, tak mi się wydaje, no ale jak to będzie chciał, może ktoś inny zrobi inaczej, ale ja zrobiłem tak, że słyszycie mnie. Dobra, to możemy od tego odpalić pochodnie z tego co widzę. I tutaj coś możemy wysadzić. Tak? To jest instynkt przetrwania, czy coś w tym stylu, jak to się jakoś nazywa. Aha, dobra, spacja to jest skok, okej. Okay. Muszę być ciszej, wszystko rozpierdziela. Dobra akcja. O kurde, chyba nie będziesz ciszej. Czy to wypierdzieli? Właśnie. Także Krzysiu. Krzysiu Gonciarz. Twórca książki Wybuchające Beczki ma kolejny materiał, kolejną grę, w której beczki wybuchają, a tak podobno wcale nie jest. O kurde, mamy takiego gnoja. Ciekawe co będzie jak stopiemy, czy... na przykład wiecie, była taka gra jak Prince of Persia w 2008 roku wyszła. Jedna z części taka nowsza i właśnie tam było tak, że nie dało się przegrać, nie dało się zginąć. Zawsze nas ratowała księżniczka. Ale dobra, skupmy się teraz tutaj na tym. O kurczę. Niezłe przeprawy tutaj mamy. Dobra, teraz musimy tutaj płynąć. Patrzcie, bardzo fajnie ogień się rozchodzi po suficie. Nie wiem, no, jest to realistyczne, ale... O kurde. Tak, nie zamóż pochodni, nie zamóż pochodni, kobito. Postaraj się. Nie no, bardzo, bardzo fajnie tutaj jest wykorzystanie silnika. Mi się podoba na razie. Nie jest może jakoś super, super idealnie, nie ma, nie ma jakichś super, super bajerów, ale, daje radę, a przy okazji płynnie działa i to jest najważniejsze, że nie będę, nie mam problemów z tym, żeby sobie spokojnie zagrać w ładnej, grafice. Dobra, tu mamy beczkę, którą trzeba wysadzić. Nie pamiętam jak koleś to zrobił na tej prezentacji, ale tutaj ciężko będzie wyskoczyć z wody. Tutaj coś jest. Jak, co więcej ognia kubi to? O czym ty do mnie mówisz? Dobra, ludzie. Chwila, bo muszę ogarnąć Jeffreya. Dobra, przyłączyłem się w bardzo pożyteczną funkcję pod tytułem Turbo Flying. Dobra, mamy wziąć ogień, prawda? Tutaj mamy ogień. Podpalamy pochodnie. No i teraz trzeba to rozwikłać. Weź tu zeskocz. Dobrze. Oh shit. Nie wiem, czy to był dobry, taki dobry pomysł. Co, coś jest. Dobrze, tu trzeba jakoś teraz wyrzucić, bo o to chodzi, prawda?
Tutaj się dzieje, o kurde. Czekajcie, to jest jakaś zagadeczka, a jeszcze właśnie taka jak zazwyczaj w Tomb Raiderach to miało miejsce, tylko nie za bardzo widzę, co muszę tutaj zrobić. A czekajcie, bo tutaj te podpalone bułeczki już płyną, więc w sumie... Aha, one chyba spadły, wiecie, tutaj... A nie, tutaj jest jeszcze jedno, wybaczcie, jeszcze jedno do podpalenia. Teraz tutaj spadła... Aha, to blokuje teraz, no okej, tylko... tylko czy ja tak chciałem na pewno zrobić, to jest pytanie właśnie. Czemu chciałem tak to zablokować? To jest jakiś nasz cel ciągle. Tutaj lecą kolejne przedmioty, które można sobie podpalić. Tak jest, on tutaj doskoczy. I teraz... A, okej, okay. Teraz tam coś poleciało. To teraz. O kurde. No tak, ale my tam nie wejdziemy, prawda? To tam z góry by tak musiało zjechać wszystko. Kurczę, jeszcze... Tak, jest paliwo, brawo. Tylko, że jak ty chyba tam podejdziesz, co? To tak jakby... sobie umrzesz. Chyba się wysadzimy, co? Jak tam podejdziemy. Nie wiem, spróbujemy... Nie, bo to jest wodospad. A, bo to jest takie, wiecie... Taki bajer, że tam wszystko gaśnie, zanim tam dopłynie. Dlatego wszystko musi spłynąć z góry. Nie wiem, czy teraz tak tego nie podpalimy właśnie. Sprintu chyba nie mamy. Nie. Żeby to jakoś zepchnąć, co? Tak, podpalimy po prostu. No, naciśnij F, by odepchnąć. Ale dała spada. Dobrze. To oczywiście się nie ugasiło, ale za to wysadzi nam prześciutko. Dobrze, dobrze. Jest akcja. Okej. Okay. Nagle tego wodospadu nie ma. Ale za to idziemy. Odblokowano model. Menu główne, materiały dodatkowe. O, bardzo fajnie. Są, nie wiem, model, czy to będzie inny model Lary, czy coś. Ale kiedyś, w poprzednich częściach, na przykład w Legendzie, nie wiem, na pewno było, a w Anniversary chyba też, że w jej posiadłości mogliśmy się przebierać w inne stroje, które odblokowaliśmy. I właśnie takie, wiecie, tak, żeby to było do takich maniaków 100%, że tak powiem, że trzeba, wiecie, odblokujemy różne tam ukryte, czy tam dodatkowe jakieś zawartości. Właśnie na przykład stroje dla Lary i takie tam. Także wiecie, takie dla zbieraczy wszystkich. I można było później się lansować jakimś tam innym unikatowym strojem. Dobra. Skoki ma naprawdę niezłe. Jak na zwykłą dziewczynę. O kurde, znowu ten gnój. Ups. O kurde. No to troszkę brutalna gra. No cóż. Nie zauważyłem tego. Muszę jeszcze ogarnąć tutaj te wszystkie, ale później myślę, że te kity będą się powtarzać i będzie... będą takie, wiecie, nie że intuicyjne, ale po prostu takie na pamięć bardziej. Idealnie chyba trafiłem, nie? W ten moment. O kurwa. Dobre. Tutaj może mi się zdarzyć przekląć, bo w końcu to od 18 lat tutaj jest, a ja tam za 5 dni mam 18, także wiecie, w sumie to chyba będzie mi wypadać bardziej tak pnąć. O kurde. Znaczy, nie żeby wypadać, ale ogólnie nie będzie to już chyba aż takie dziwne, czy takie jakieś dziecinne, że a, dzieciaczek sobie przeklina, jest fajnie. Co tam było? Aha, miałem uniknąć środkowo, coś na to siłę. O kurde. Tak, tu jest taka właśnie scena, też pamiętam, że wybiegamy i trzeba się spiąć na samą górę i tam wyjdzie już na powierzchnię. I tam był koniec chyba takiej jednej sekwencji właśnie z targów, które tam gdzie było to pokazywane. Właśnie nam się chyba udało. Teraz Lara właśnie wyrwała się w końcu stamtąd. Kurczę, niezła akcja, muszę przyznać. Ten kamień tam, kurczę, ostra sprawa. Już widzę, że tutaj będzie się sporo, naprawdę sporo działo. I oczywiście nie wiem, nagrywam, bo jak mi ta gra wciągnie, to bym tutaj siedział dosyć sporo. Ale cóż. No, i tutaj właśnie mamy jakieś miejsce, gdzie wy widzicie, jest rozbity jakiś samolot, jakieś statki, kurczę, wszystko to się rozbija. Sami zobaczcie, to właśnie mamy wraków przeróżnych. No i dopiero teraz mamy napis Tomb Raider, A Survivor is Born, jak to hasło głosi, akurat tego tutaj nie ma napisanego.
Ale Survivor to jest... Ja to nazywam ocaleniec, nie wiem czy takie słowo po polsku, ja wymyśliłem już dużo słów. Ale to ogólnie jest osoba, która tam przetrwała, coś w stylu, czyli taki właśnie ocaleniec. Odblokowaliśmy galerię. Bardzo fajnie. Już od początku jakieś unlocki, ale skoku to na nie ma za bardzo. A tutaj coś chyba zobaczy, tak? Jakąś ostrą scenę? Nie. Myślałem, że coś będzie. A jakąś szarupę mamy. A, pozostałe rozbitku mamy znaleźć. Okej, widzę, że tutaj mamy, wiecie, jedną wyspę i płynnie przechodzimy do kolejnych, jakby misji. O kurczę, już tutaj wyzwania lecą. Mam nadzieję, że scenarzyści się postarali o widowiskowość przez cały czas. Co, trzeba dusić, czy ona sama idzie? A, my idziemy, okej. Tak, zrobiła kroki sama i nie byłem pewien... O kurde. O fuck. Kurczę, Felek, szybko, Lara, szybko. No, kraftów nadaje radę, dobra. Jakoś przeszliśmy. Dawaj, dalej. Wiesz, to nie ma takiej akrobacji jak w tamtych tym raiderach poprzednich, ale... myślę, że w trakcie gry się nauczymy. Jak już takie skoki mamy, to widać, że to będą niezłe akcje. Na początku z tego, co mi wiadomo, że gra miała być bardzo taka... właśnie taka brutalna, taka realistyczna i tak dalej. A widzę, że tutaj mamy... no nieźle. A wyszło w końcu już w trakcie, bo widać, że wyjdzie nam z tego taka gra nie do taka bardziej pomiędzy poprzednią, poprzednimi częściami, a tą. Czyli właśnie niezbyt... nie do końca realistyczna. Na E, tak? E, tak? W innych częściach, okej. Proszę się w górę, czyli spojrzeć by skoczyć. Aha, no tak, w Assassin's Creed chociażby. I właśnie miało być tak, wiecie, tak bardzo realistycznie, że taki to jest zwykła dziewczyna, która musi to jakoś przeżyć, tralala. No a wyszło na to, że mamy znowu jakąś super bohaterkę w sumie. No prawie sobie bohaterka, no. Ale tak czy jak na pewno nie niezwykłą śmiertelniczkę, powiedzmy. No ale w końcu to jest Lara Croft, także można co nieco tutaj wybaczyć twórcom. Jednak wiecie, gry to gry i to nie może być nudy, to musi być widowiskowa sprawa, a nie jakieś łażenie i zbieranie kamyczków. Tylko po prostu wiecie, cały czas akcja, jakaś tam rozwałka, coś. No i nie można po prostu mieć zwykłego... zwykłego bohatera. No dobra. Wdrapuj się. Zaraz myślę, jak to się robi. Naciśnij space w czasie A, w czasie skoku. Ja myślę, że w czasie biegu. Boże. Czytam skoku i myślę biegu. Dobra. Sam to jest chyba jakaś koleżanka czy coś. Wydaje się dosyć młoda się wydawała, przynajmniej w filmach i później ona chyba ratuje od jakichś kolesi. Tak to wyglądało z zwiastunu, ja nie wiem czy mówię teraz prawdę i troszkę może spoiluję, ale tak to chyba było. A, jakaś kamerka, dobra, sprzęcior. Zapałki. Sam? Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Mam jakąś radiostację. Krótkofalówka właśnie. No łap się, ale paralitka. Aha, to było tak specjalnie? Nadbrzeżny las. Chyba tak miało być. No to wygląda. Raczej nie ma tu aż takich, wiecie... aż takich dwóch, jakby... opcji nieliniowości, że możemy chodzić gdzie chcemy, co raczej jest gra liniowa, niestety. Ej, tam coś wisi, nie? Jak tam się dostać? Przeskoczę? Nie przeskoczę, ups. O, ale to nie, oni to przerobili tylko stary silnik. Znowu jest to samo. Zawsze jak spadamy gdzieś w dół, to dostaje Lara takiej dziwnej bezwładności, takiej... nie wiem jak to określić, tak jakby była taka śliska, że może, że nieważne jaka jest nawierzchnia, ona po prostu się jak po lodzie się po niej zsuwa i strasznie to jest takie jakieś nienaturalnie realistyczne i w każdej części było tak samo. Przynajmniej od legendy do teraz i naprawdę nie wiem co oni, czemu mają taki pomysł. Ale cóż, nie na to się patrzy, na tą śmierć, tylko na grę raczej. Dobra, teraz się napiję, a, świeżutkiej wody. Dobra.
bardzo fajnie jest pokazane, że ona teraz się trzęsie, wiecie, coś zimna, coś. Część jest mokra, brudna. Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie, proszę. Trzeba podgłośnie, żebym słyszał, co gadają też. Są napisy, ale wolę coś słyszeć zawsze. No niestety nic, nikt nic nie odpowiada. Musimy jakoś rozpalić ognisko. Trawą? A no, ona ustawiała patyczków. Trawę myślałem, że sami będziemy zbierać, ale... Ale widzę, że twórcy oszczędzili nudy. Szkoda, że właśnie... O kurczę, jedna. Szkoda, że właśnie teselacja mi nie śmignie na tej karcie, ponieważ... ponieważ teselacja jest to taka technologia, która... z tego co przynajmniej ja wiem, wygładza krawędzie. O, ładnie się rozpaliło. Wygładza krawędzie ogólnie, więc na przykład jak mam, wiecie, takie na przykład kolano, teraz na przykład Lary, jest dosyć kanciaste. Tak samo na przykład ręce, to mamy bardzo fajnie właśnie zaokrąglone wszystko praktycznie, co tylko da się zaokrąglić. Także tutaj pewnie na wszystko pewnie ma to wpływ. Nie wygląda tutaj to wszystko źle, wiecie, to są nowe gry, w których jest to jakoś tam zamarkowane, jakby jest to jakoś wymyślone, żeby to jakoś wyglądało bez tej teselacji, ale niemniej ta teselacja jeszcze lepiej ten efekt oddaje i właśnie bardzo fajnie wygładza wszystko. To nie jest nawet tak, że oni modelują, wiecie, właśnie wygładzone, tylko oni... A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko-mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I Sam, dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? Przedstaw nam swój plan. No dobrze, widzę, że kolejne przerywniki mieliśmy. Ta jej właśnie przyjaciółka Sam, to była ta z kamerą na początku, zdawała się... nieco młodsza w trailerach, ale widocznie jest to jakaś, nie wiem, koleżanka Lary czy coś, zapewne w jej wieku, może nie wiem jak to jest. No i też dowiadujemy się, skąd oni się tutaj wszyscy wzięli, tak na to wygląda. Mamy właśnie tutaj obóz. W tych obozach, z tego co się dowiedziałem z pewnych informacji przed tych takich wskazówek, które są na ekranie ładowania. O kurde. Aha, tutaj ten łuk trzeba zdobyć, tak, to też widziałem kiedyś.
właśnie w zdaniu też było tam w tych trailerach wszystkich, to właśnie... czekajcie... Mamy tutaj Kouchan, jak to się nazywa? Dobra, tutaj musimy wbić. Tutaj zaraz kończymy ten odcinek, ponieważ tutaj już dosyć sporo przeszliśmy. Kurczę, aż mnie korczy, żeby grać dalej, ale nie mogę tego zrobić, no. Nie mogę sobie iść dalej, bo później nie będzie żadnego zaskoczenia. Musimy nagrywać może kilka z rzędu, to jest dobry pomysł. Skakaj. Aha, dobra, dobra, wiem o co chodzi. W tym momencie, kiedy on jest bliżej... Kurczę, dobra, trzeba tylko prawym, tylko prawym. I ona teraz spadnie z tym łukiem, niestety. Szkoda, że tyle w tych trailerach było, bo... Znaczy, wiem, że później nie będzie już żadnych spoilerów, ale teraz już po prostu wiem niektóre rzeczy, które się wydarzą. Też nie wiem, wiecie wszystkiego, ale te momenty takie niektóre znam. Dobra. Strzał zanieść się mam nieskończoność. nie, nie mam nieskończoności. O, to mnie zaskoczyli, naprawdę mnie zaskoczyli. Byłem prawie pewien, że będzie nieskończony strzał. Ale to nawet dobrze, niech będzie troszkę trudniej. Dobra, teraz trzeba upolować zwierzynę. W sumie, kurczę, nie chce mi się wyłączać tej gry. Upolujemy zwierzynę i wtedy skończymy może. Tutaj leżą strzały po drodze. Bardzo fajnie. Dobra, teraz trzeba znaleźć zwierzynę. Nie ma co się kłócę nawet. Tutaj mamy jeszcze strzały. Kurczę, Assassin's Creed nam się tutaj zrobił. Patrzcie te akcje. Nieźle, nieźle. Dobra, mamy tutaj zwierzoka. No seriously? How the fuck? Mam tak uciekać teraz całą mapę? Bez kitu. Panowie. Hold on. Chyba wejdzie bania, co? Dobra, nie ma co czekać. Dwa strzały wystarczą. Nie wiem, czy broń się jakoś chowa, nie chowa, chyba nie. Okej, teraz będziemy mogli zapewne uprawić zwierzynę. Jest to chyba taki patent. Wybacz. Oj, umarł. Tak, i z tego co właśnie mi wiadomo, można tutaj właśnie oprawiać zwierzynę i dostaniemy za to expa. Tak było napisane przynajmniej w tych wskazówkach. Że możemy szybko zdobyć expa oprawiając zwierzynę. Tak było napisane. Wzięła się za to. Musi sobie coś zjeść. Nie ma innej opcji. Jak to mówią, głód wyzwala różne rzeczy w człowieku. Niestety to właśnie chcą pokazać twórcy tutaj tą grą. Właśnie to, że... Czekajcie, dobra, teraz trzeba wrócić. Właśnie to, co tacy rozbitkowie musieliby zrobić, czyli właśnie, że wiecie, muszą tutaj nauczyć się przetrwać, ogólnie polować, właśnie robić rzeczy, których nigdy w życiu nie zrobili. I myślę, że to jest właśnie główne zagadnienie tej gry. Dobra, tutaj chyba szliśmy. Przynajmniej tak te wskazówki działają, tak, tutaj w górę. Właśnie bardzo fajnie, jak nic nie przetrwa, mamy taką funkcję ułatwiającą grę. Tu mamy jakieś miejsce, gdzie... Bo tu niestety nie wskoczę na górę. Tam coś jest ukryte. Oczywiście nie da się tam wskoczyć standardowo. Jak to zawsze bywa, żeby nie było za łatwo. Nie można tam wejść. Znaczy, można tylko w inny sposób i jeszcze trzeba go odkryć. Tu mamy nasz obóz. No nie, damy rady. Dobra, mamy tutaj menu obozu. Umiejętności. Aha, no to są właśnie nowe umiejętności. Instynkt łowcy. Jeszcze 7 umiejętności, wydobywać poziom drugi. Figa. Sztuka przetrwania. O, to jest właśnie to. Z tym właśnie, wiecie, oprawianie zwierząt. Przygotowanie nowej skrzyni i skrzyni, więcej surowców. Kwestia lekkości, umiejętności, oprawianie... Tu jest strzał. Tego nie możemy. Dobra, myślę, że... Chcę szybciej levelować. Do
Tak, dlatego to właśnie wybiorę. Nie mamy już więcej punktów, jak widzicie. Teraz się wycofam, tak. To to jest jeszcze, no, łowy ulepszenia, przetrwanie ulepszenia. Umiejętności to są właśnie tutaj. Mam jeszcze niedostępne, niedostępne. Czyli to było to, co było. Okej. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endura. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz smoczego... O, czyli nasz sobie nadaje, Roth. Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zło. No właśnie, bo oni tak... Wszyscy tam byli, nie? W tej takiej jaskini. Znaczy, nie w tej jaskini, tylko wcześniej byli na tej plaży i później... Larek ktoś sieknął, a nie wiem, czy tamtych też jakoś, czy jak to było. Wysłałem SOS Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Bardzo mnie właśnie ciekawi, co to będzie z tą historią. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Musimy dotrzeć do naszych. Wspinaliśmy się na Snowden. Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymać. Dobra, kończę tą rozmowę i muszę skończyć, bo bez przesady. 40 minut też pewnie ma, a też miejsca nie ma tyle, żeby to nagrywać w kółko. Musi być na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będzie to dosyć długa seria, że będzie troszkę tych odcinków. No i teraz musimy już iść dalej, okej. Okay. Także co? Lara się z wami również żegna. Chodź, Laro, pokaż się widzom. Dobrze. Już tak, ta kamera, o. Dobra. Także co, dzięki wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Też zachęcam, żebyście sobie kupili Tomb Raidera. A jak nie macie, to jakieś starsze części też polecam sobie zagrać, bo naprawdę świetna seria. I tutaj myślę, że się nie zawiodę na tej grze. Także co, trzymajcie się cieplutko i do kolejnego odcinka. Cześć.